Czy jest, no jesteście doświadczonymi już kierowcami, czy jest jakieś auto, które testowaliście i mówicie jasno i deklarujecie, no nie, no to auto jest Arek beznadziejne, nie pojadę nim. Grzegorz? Znaczy... Jest auto, które się nie nadaje do driftu? Wszystko zależy, jak to auto jest przystosowane przede wszystkim do tego driftu, bo tutaj akurat nie ma znaczenia. No ale wchodząc do Mistrzostw Polski, na pewno musiałeś przeszufladkować sobie wiele, wiele, wiele źródeł. Znaczy nie do końca. Tutaj to, no, tak jak mówię, nie ma znaczenia, czy to jest Fiat, możesz na przykład z Poloneza, czy z dużego Fiata zrobić auto do driftu i ono będzie konkurencyjne dla Nissana czy BMW, także to nie ma znaczenia, czym tak naprawdę nakryjesz to zawieszenie, ten silnik, skrzynię, czy te wszystkie podzespoły, które sobie zbudowałeś. Może to być, tak jak Karolcia wspomniała, nakryte kanapą i też będzie się tym dobrze jechało. Widziałeś auto naszego reżysera, powiedz mi, nadaje się do driftu? No pewnie, że tak. Piotrek, spróbuj. Odpowiednio go przystosujemy i... Piotrek, znajdziemy ci partnerów i możesz hulać. Karolina, jest jakieś auto, które mówisz, no nie, no to jest elektryk. Mariusz beznadziejne, mówię, elektryk, nie chcę tym jechać. Karny elektryk. Nie, słuchajcie, no, zaczęłam się śmiać, bo tak po pierwsze, jeżeli chodzi o auto do driftu, no to musi być auto tylnonapędowe, tak? No więc rzeczywiście nie podriftujemy każdym. Plus, no rzeczywiście są takie niuanse, bo tak jak Grzesia wspomniała a propos tej R30, tak, że jest samochodem relatywnie trudnym, jeżeli chodzi o drifting, bo bardzo ważne jest rozłożenie masy, długość samochodu, szerokość samochodu. Są samochody, które na przykład są za długie i ten tył nas ciągnie, albo za ciężkie i nagle teraz sobie wyobraźcie te 170 czy 180 km na godzinę i ta 1,5 tony, którą musicie wprowadzić w poślizg i skontrolować, więc dodając tą prędkość, no to jest kilkanaście, kilkadziesiąt ton, które musicie zapanować, tak? Więc rzeczywiście te samochody i żeby one miały wyważenie 50 na 50, żeby miały odpowiednią długość, szerokość, ta E30, ona ma to do siebie, że ona jest bardzo krótka, ona jest taka agresywna, ona jest taka wariacka, albo chce wrócić, albo chce uciec, więc ona rzeczywiście jest taki wariat. Te samochody dobiera się właśnie pod kątem takiego prowadzenia i łatwości kontrolowania tej masy. Stąd właściwie Nissany właśnie z 14, z 15 są takimi samochodami według mnie najbardziej optymalnymi. Zresztą mamy nawet przykład kolegi, który jest mistrzem Szwecji, Paweł Korpuliński, który jest mistrzem w Polsce też Drift Open Pucharu Polski, który wygrywa wielokrotnie i jeździł BMW i się przesiadł do Nissana właśnie S14. I powiedział, że zmarnował 7 lat swojego życia. I to są właśnie te niuanse. Nie? No właśnie, to doświadczenie, to zawsze nigdy nie żałujmy. Natomiast faktycznie te samochody no, mają znaczenie, jak one są rozłożone. Oczywiście każdy ma tam swój styl. Ja tu się zaczęłam też śmiać, jeżeli chodzi o silniki, tak? No bo taka odwieczna walka pomiędzy silnikami amerykańskimi LS i 2JZ. Ja jestem akurat po tej amerykańskiej stronie. Długa historia, to byśmy zaczęli temat na godzinę rozmawiania, więc może nie dzisiaj, ale faktycznie dobieramy samochody pod siebie, pod swój styl jazdy, pod to, jak się czujemy, więc trudno mi czasami na przykład powiedzieć, że takie auto jest najlepsze, bo ty wsiądziesz w to auto i powiesz, ale ono wcale nie jest lepsze, bo mi się tamtym lepiej jeździło. Natomiast no, elektryki też starały się jeździć w zawodach driftingowych. Ja jestem straszną tradycjonalistką. Ja to jednak lubię, jak mi warczy, buczy, jak wsiadam do czegoś, co jest naszpikowane elektroniką, pomimo, że jestem po informatyce, to akurat samochody. Kocham technologiczne nowinki, kocham smartfony i wszystkie laptopy i tak dalej, ale samochód ma buczeć, ma mieć V8, ma się cały trzęść, a nie ma po prostu szumieć jak żelazko, nie? Więc samochody elektryczne, tak, do driftu nie.